Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym ugotuję jedno z moich ulubionych dań, czyli curry katsu, czyli japońskie curry z ryżem i z kotletem wieprzowym. Pewnie niektórzy z Was już widzieli na moim kanale przepis na japońskie curry. Tam użyłam kostkę curry gotową, taki instant do zagęszczania sosu. I tam było curry z wołowiną. Tym razem zrobię to danie bez użycia takiej gotowej przyprawy. Pokażę Wam, jak zrobić sobie taką kostkę w domu samemu. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia filmiku. Ostatnimi czasy korzystam bardzo często z szybkowaru. Naprawdę ułatwia mi życie i zachęcam Was, jeżeli macie taką możliwość, po prostu zakupić sobie, bo przede wszystkim to jest duża oszczędność czasu, energii. Także jak najbardziej wszystko na plus. Tutaj mi się już rozgrzewa oliwa z oliwek. I na początek będziemy wsypywać pokrojoną cebulkę. Tutaj mam 3 takie średniej wielkości cebulki. Ląduję. I od razu dodamy, tutaj mam 5 posiekanych ząbków czosnku. I zaczekamy, aż to się nam wszystko tutaj troszeczkę zacznie tak fajnie zbrązawiać. Pięknie pachnie ta cebulka i czosnek. Naprawdę cudownie. Tutaj na dnie już troszeczkę nam się zaczęło przypalać, ale to nic nie szkodzi, bo jak wlejemy bulion, to te wszystkie smaczki tak fajnie się odkleją i dodadzą tylko tutaj większego aromatu. Mam tutaj, słuchajcie, pokrojone 2 cukinie i 3 marchewki w takiej mniej więcej wielkości kawałki. Oczywiście w całości wrzucamy. No i tutaj mam taki mariaż, mam tutaj 3 ziemniaki, takie zwykłe polskie, no i uchował mi się jeden batat, więc stwierdziłam, że będzie mu przykro, jak zostanie sam i też go dodam, na pewno tutaj nie zaszkodzi. No i do tego wszystkiego wleję około 700 ml bulionu. Tutaj możecie użyć drobiowego, wołowego, może być też bulion warzywny, jaki lubicie. W przypadku, jeżeli będziecie gotować w zwykłym garnku, to tego bulionu należy dodać tyle, aby przykrył tutaj te warzywa. Po prostu, żeby zakrył. W przypadku szybkowaru nie ma takiej konieczności, ponieważ one nam tutaj fajnie się będą gotować w takiej ilości, jaką użyłam. I słuchajcie, teraz trzeba to po prostu zostawić pod przykryciem na minimum 15 minut. Później będziemy doprawiać. Podczas tego, jak nam się tutaj te warzywa fajnie duszą na curry, zrobimy tą kostkę, o której wspomniałam wcześniej. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście ja tutaj nie mówię Wam, że nie macie korzystać z tych gotowych kostek, ale miałam też kilka pytań, czym można by tą kostkę zastąpić, jak sobie ułatwić życie. No i powiem Wam, nie ukrywam, że to jest troszeczkę bardziej ekonomiczna wersja tego curry. Jak widzicie, tutaj mi się roztapiało 50 gram masła. Dodam teraz 2 łyżki mąki i będziemy po prostu działać z zasmażką. Dobrze by było, jakby nam się tutaj wszystko tak fajnie przyrumieniło. Jak się już przyrumieni, jest bardzo ważne, żeby cały czas mieszać, dodamy curry w proszku. Zaczynam nam tutaj wszystko już fajnie się zbrązawiać. Ja dodam teraz 30 gramów curry w proszku i wszystko razem wymieszam i będziemy mieli kostkę gotową. To już jest efekt finalny.
To będziemy później mieszać razem z uduszonymi warzywami. Także zaczekam teraz, aż tutaj się skończy ten proces gotowania i wrócę i będziemy działać dalej. Warzywa się już udusiły, pięknie pachną. Teraz czas na dodanie kilku składników, między innymi tą pastę musimy dodać, którą robiliśmy z mąki, masła i z curry. To się wszystko razem wymiesza, więc się nie przejmujcie. No, kolor jest taki, jaki jest. Skojarzenia mogą być różne, ale uwierzcie mi, że jest pyszne. No i teraz musimy dodać troszeczkę egzotyki. No już egzotyki jak egzotyki. No połączenie jest egzotyczne w każdym bądź razie. To jest jedno starte jabłko z dużą łyżką miodu. No i sekretny składnik, 2 kostki gorzkiej czekolady. Wierzcie mi, że wszystko razem ma sens. Teraz należy wymieszać. I już teraz bez przykrycia wszystko razem pogotować jakieś 5 minut. Jak to będzie już takie troszkę zagęszczone, będzie można przejść do gotowania ryżu i do smażenia pysznych kotletów. Curry jest już prawie gotowe. Ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie użyła jeszcze zaostrzenia tutaj. Dodam 2 papryczki suszone chili. Jeżeli nie lubicie ostrych potraw, no to wiadomo, co trzeba zrobić. Pominąć ten dodatek. I słuchajcie, ja oczywiście nie wspomniałam w trakcie, że osoby, które będą korzystać ze zwykłego garnka, muszą te warzywa dusić do momentu, aż one będą po prostu wszystkie takie bardzo mięciutkie, a ziemniaczki i cukinia będą się po prostu rozpadać. No i słuchajcie, tutaj to curry fajnie wyszło z tym zamiennikiem gotowej kostki. Możecie równie dobrze wykorzystać taki sposób w przypadku, jeżeli chcecie ugotować curry z wołowiną lub z wieprzowiną, takie od razu z mięskiem w środku. Ja oczywiście osobom, które jeszcze tego filmiku mojego wcześniejszego nie widziały, to oczywiście podlinkuję, gdzie można znaleźć ten mój wcześniejszy przepis. I słuchajcie, ja teraz sobie wstawię ryż. Pamiętajcie, że proporcja przy gotowaniu ryżu to na jedną szklankę ryżu należy dodać 2 szklanki wody i zaraz przejdziemy do smażenia przepysznych kotletów. Ryż już, można powiedzieć, dochodzi, więc czas na usmażenie kotletów wieprzowych. Ja oczywiście tutaj użyję naszych ulubionych, kochanych schabowych. Mam tutaj przygotowany cały talerz już rozbitego mięsa. Użyłam tylko soli i pieprzu. Oczywiście nie zjem tego od razu. Zjem to na dokładkę. A tak na serio, no to jest oczywiście porcja na kilka osób. Zalecam, słuchajcie, do panierowania użycie panko, bo to jest naprawdę ogromna różnica między panko a taką zwykłą bułką tartą. Po prostu nie zostawia panko takiej sztywnej podeszwy po prostu na mięsie, tylko tworzy taką fajną, naprawdę chrupiącą skórkę. Mam tutaj też przygotowane 2 rozsmącone jaja z odrobiną mleka. Zawsze tak robię, nie wiem czemu już tak się utarło, że zawsze dodaję tak mniej więcej 2 łyżki mleka na 2 jaja. No i zaraz będę panierować i smażyć. Ja przygotuję na razie 3 porcje mięsa, po sztuce na osobę, pewnie ten największy zje moja córka. I bardzo dobrze, niech je, niech rośnie. I zaraz, słuchajcie, przejdziemy. Ja przepraszam, ja to robię rękoma, ale jestem u siebie w domu i tak mi jest po prostu najwygodniej. I tyle. Trzeba to mocno tak jakby wetrzeć tą panierkę. Można jeszcze oczywiście opruszyć mąką przed zanurzeniem w jaju, ale jakoś tak wolę tą metodę, którą sama tutaj stosuję. Tłuszcz
czy już się rozgrzewa na patelni. Może pryskać, więc uwaga. Smażymy w takim dosyć, można powiedzieć, głębokim tłuszczu. Najlepiej to smażyć we frytownicy. Oczywiście potem sobie odłożymy na papierowy ręcznik i odsączymy z nadmiaru tłuszczu. Więc nie ma powodu do zmartwień. Smażymy na brązowy kolor z dwóch stron. Jak już się kotlety usmażą, to po prostu nie pozostaje nic innego, jak to po prostu zjeść. Jeszcze będę smażyć jeden, ten największy. Jeden na zapas tutaj będę smażyć na dokładkę. Jezu, jaka jestem głodna. Ostatni kotlet, jak słychać, się już smaży. Ja mam tutaj już nałożony ryż. Teraz należy sobie obficie nałożyć curry. Im więcej, tym lepiej. I na koniec oczywiście będzie kotlecik. Są jeszcze wersje, gdzie można sobie dodać, jeżeli ktoś lubi, na przykład surowe jajo, albo na przykład jajko sadzone. To już naprawdę fantazja jest od tego, żeby jeść coś smacznego. I słuchajcie, za chwilę będziemy się widzieć, jak już będzie potrawa całkowicie kompletna. Moje cudowne katsu curry jest już gotowe. Jak widzicie, pokroiłam sobie kotlet na takie paski. Tak to jest serwowane w Japonii. U mnie może nie wygląda to aż tak pięknie, tak jak oni to serwują, ale słuchajcie, gwarantuję Wam, że smak Wam to wynagrodzi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, więc życzę Wam miłego weekendu. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, do komentowania, a przede wszystkim zachęcam Was do gotowania, do próbowania nowych smaków. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.